wyrusza rajd rowerowy na teren gminy Biała Podlaska. Teren gminy Biała Podlaska. Ruszamy spod urzędu gminy Biała Podlaska. Ruszacie spod urzędu gminy Biała Podlaska. Ile osób zapisało się na rajd? Na liście mam 67, ale są jeszcze dodatkowe osoby, więc myślę, że będzie ponad 70. Ponad 70. Jaka trasa? Jaka trasa? Grabanów, Kaliłów, Wólka, Młyniec, Janówka i do Styrzyńca dojeżdżamy. Finał z ogniskiem. Finał z ogniskiem w Styrzyńcu. To pierwszy rajd w tym roku? W tym roku tak. Na 3 maja. Na 3 maja. Nazywa się ten rajd? Rowerem z biało-czerwoną. O właśnie, rowerem z biało-czerwoną. W tym roku jeszcze można się spodziewać innych imprez rowerowych. Oj, oczywiście, że tak. I przecież Rowerowa Stolica Polski w czerwcu, więc będzie tych wyjazdów. I z nami również. Piotrek, ta broda nie przeszkadza w jeździe rowerem? Nie, wręcz pomaga. Jest szybsze tempo. Wiatr we włosach tak zwany. Tak, we włosach, się tak. Bardzo szybko. A czekaj, sprawdzę, czy tutaj nie ma jakiegoś takiego... Nie, nic tam nie ma, żadnych tak meszek czy czegoś tam tego? Nie. Nie ma, okej. Okay. Rowerem często jeździmy? W tym roku pierwszy wyjazd. Pierwszy wyjazd? Tak. To będzie kilkadziesiąt kilometrów. Dlatego jest broda. Rower przygotowany? Oczywiście, koła napompowane. Pompka jest? Jest. Woda, coś do picia? No oczywiście, zaopatrzyłem się. Wiadomo, pierwszy wyjazd. Po gminie Biała Podlaska często się poruszam rowerem? W tamtym roku? Dosyć wcześniej? Często. Tak. Jest to fajna gmina do jeżdżenia? Sympatyczna. Jeszcze trochę poprawek, ale jest coraz lepiej. Te rowery i w mieście, i w gminie stają się rzeczywiście fenomenem. Tak jest, zgadzam się. Jest to bardzo fajna forma rozrywki i rekreacji. I jest gdzie jeździć. Tak jest, dużo ścieżek rowerowych, ale też i dróżek polnych w gminie. To ognisko, oczywiście zostajemy na to ognisko na koniec. Tak jest, koniecznie. Integracja jest wskazana. Tak jest. Fajna pogoda, co? Super, oby nie padało, to będzie dobrze. Dziękujemy, udanej podróży z dziećmi, rozumiem? Tak, z jedną. Cześć, jak masz na imię? Tymek, często na rowerze jeździsz? Do szkoły, na zakupy, do babci? Tak jest. Po wsi, wszędzie. W ogóle ja za rowerem jest cool. Okej. Okay. Fajna. Co trzeba mieć ze sobą przy rowerze, bądź nie wiem, w wyposażeniu, żeby fajnie móc spędzić czas i nie martwić się o to, że coś się może stać? Trzeba mieć wodę, kask, rękawiczki. Jakaś pompka? Pani Halszka, niezmordowanie na rowerze. Ile to już kilometrów na swoim liczniku mam prywatnym? A już chyba z 1300. Ale to w tym roku. W tym roku. A ogólnie? A ogólnie to nie w stanie się zliczyć. Dookoła świata damy radę? Nie, 4 razy. 4 razy dookoła świata? Albo po równiku? Nawet po równiku. Bo tak mi Google Times mówi, że mam już 4, chyba 5 nawet dookoła. Tak. Przecież to jest już na pewno do Księgi Rekordów Guinnessa to się nadaje. Nie, jeszcze się nie nadaje. Są lepsi. Ale będziemy pamiętać, żeby zgłosić.